Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj będę robiła swoją metamorfozę. Pierwszy raz w życiu w ogóle będę robiła aż tak dużą metamorfozę. W sumie nigdy jeszcze nie robiłam takiej metamorfozy jakiejś większej. Już nie uważam, żeby ta metamorfoza, którą dzisiaj robię, była jakaś ogromna. Aczkolwiek będę farbować włosy. Moje włosy ogólnie kilka razy próbowałam w życiu już farbować. W sensie jakieś tam farby, wiecie, z Rossmanu to coś, jakieś takie, że się zmywają po 5 myciach, ale one nigdy nie łapały jakby moich włosów, no bo wiecie, ja próbowałam takie kolorowe, w sensie jakiś niebieski, różowy i one jakby, no oczywiście ja mam bardzo ciemne włosy i zakupiłam taką farbę. Kupiłam ją w Lidlu chyba za 4 zł, więc nie oczekuję od niej niczego. Jeśli moje włosy się zafarbują, no to wstawię ten odcinek, jeśli nie, to go nie wstawię. Jeśli to oglądacie, no to znaczy, że się zafarbowały. Poza farbowaniem włosów zrobię sobie też piegi, które też zostaną ze mną na kilka dni. Ale to wam później jakby pokażę, czym będę robiła. Będę robiła samoopalaczem, który nie wiem, czy jest do twarzy. Używam go do ciała i jakby opalił mi ciało. Aczkolwiek używałam już go właśnie na twarz trochę i jakby nic mi się nie stało. Nie mówię, że wy macie używać, ale ja używałam i było ok. Pokażę wam też, jakim sposobem w ogóle robię te piegi. Także myślę, że możemy zaczynać. Tutaj na początku jest napisane właśnie, żeby najpierw umyć włosy, dlatego zaraz idę pod prysznic i się przenosimy do łazienki. Oczywiście pod koniec odcinka ja nagram reakcję moich najbliższych, czyli rodziców, chłopaka, być może nawet przyjaciółki, także czekajcie. Proszę umyć tą głowę i w ogóle to do farbowania zawsze polecam założyć jakąś starą koszulkę, której nigdy w życiu już nie założycie. Dobra, więc ogólnie tutaj jest napisane, żeby założyć rękawiczki, obciąć saszetkę i nałożyć preparat. I nakładamy, nie mam pojęcia tutaj, jak to się robi. Nałożę najpierw na rękawiczkę. To jest bardzo krwisty kolor. Nie mam jak wam teraz pokazać, później wam pokażę. I miałam go wcierać we włosy aż do pianki, na rękawiczkę coś. Ja mam, że to bardzo śmierdzi. Nie wiem, czymś zgniłem. Boję się też, że to mnie nie starczy na całe włosy. Wziąłam tylko jedną saszetkę, a mam bardzo długie włosy, gęste. No, trochę się boję. W ogóle przypał, jak mi się to, jak to wyjdzie źle, że mam dzisiaj spokojnie. Trochę się boję. No i mam nadzieję, że to mi się zmyje z głowy, bo mam dzisiaj naprawdę spotkanie i niezbyt fajnie by było, gdyby to się nie zmyło. Richardtonowie. Na razie to czuję, że mega mam takie pokołtunione włosy od tego. Dobra, i ogólnie teraz te włosy trzeba zostawić na 45 minut. Takie... O, tylko sobie zwężę gumką. Teraz postaram się zmyć sobie to z głowy, bo boję się, że to zostanie. To rękawiczki miałam nie chronić, a rękę mam brudną. Próbuję sobie to zmyć płynem micelarnym. Mam nadzieję, że to zejdzie. Okej, coś tam schodzi. Wiem, że teraz wyglądam śmiesznie, ale no wiadomo, że tak musi być. Dobra, w oczekiwaniu, aż będę mogła to zmyć, zrobię te piegi. Wiem, że mega śmiesznie wyglądam, ale pokers. Więc w oczekiwaniu zrobimy sobie piegi. I można to robić na zwykłej kartce papieru. Ja używam tego samoopalacza. To jest taki z Eveline'a, Brazilian Body. Jak go użyłam, to naprawdę miałam totalnie opalone jakby nogi, więc super. I w ogóle też pomyślałam, że co do tej metamorfozy, to spróbuję zrobić jakiś inny makijaż niż robię na co dzień, wiecie, żeby była jakaś odmiana. W stroju akurat nie wiem, czy bym się ubrała jakoś inaczej, bo do takiego koloru włosów bardzo mi pasuje taki strój, wiecie, taki... Nie wiem w sumie, jak to wytłumaczyć, ale pokażę wam później inspirację na Pinterestie, to zrozumiecie. I tak, bierzemy taki pędzelek, kurczę, zapomniałam wam pokazać, taki płaski, wiecie, o taki. I tutaj w tym, tak sobie tutaj no, na razie zamaczycie w tym pędzelek i robicie takie coś, żeby on się porozdzielał, no nie? Do takiego, żeby tak się porozdzielał i wtedy zamaczacie znowu i robimy piegi. Takie delikatne na razie będą, jako że to jest dopiero jakby początek. I te piegi też tak na pół godziny zostawimy. Miałam sobie pędzelek no taki z trochę mniejszym tym, jakby taki cięższy jest, taki, widzicie, bardzo porozdzielany.
I tak sobie robimy takie kropeczki. Ja się głównie skupiam właśnie tutaj na tych miejscach, dlatego że to mi się najbardziej podoba. No i oczywiście nakładam też na nosek. A w ogóle jeśli chodzi o ten samoopalacz, to mega go polecam, bo sobie właśnie go użyłam na imprezkę i przez tydzień miałam w ogóle opalone nogi. Myślę, że to się utrzymywało przez tydzień dosłownie, więc wam polecam. Wtedy, żeby był super efekt, trzeba dość dużo tych kropeczek porobić. I jakby tą resztką teraz, co zostało, no bo mi już mało tego zostało, robię sobie całą twarz, tak delikatnie już, żeby wiecie, żeby nie było, że tylko w tym miejscu mam. I jak coś, to powiem taki fun fact, w sensie taką ciekawostkę, że jeżeli komuś by, wiecie, się nie spodobał ten efekt, jakby ktoś sobie robił z was, to akurat z tego samoopalacza, co ja używam, się zmywa bardzo łatwo płynem micelarnym. Także nie powinno być problemu. Dobra, ogólnie teraz wiem, że wyglądam 100 razy dziwniej niż przed chwilą. W sensie przed tymi figami, ale zaufajcie procesowi. No i teraz będę czekać, aż to troszeczkę przeschnie tak z 15 minut i potem wam pokażę, co robię dalej. Ogólnie do tych włosów najbardziej mi właśnie pasuje taki styl, czyli jakaś bluza, luźna spodnie i czapka. Także też postaram się tak ubrać. W sensie ja się tak ubieram właśnie na co dzień, więc jakby myślę, że nie będzie problemu. I do tego wybrałam też taki makijaż, w sumie podobny trochę do tego, co ja robię na co dzień, ale no tutaj są też kreski, ja na co dzień nie robię kresek, jest znacznie mniej różu niż ja używam, no więc ten makijaż właśnie odtworzę. Dobra, minęło już trochę czasu i teraz będziemy to sobie trochę jakby zdejmować, te pozostałości. Bierzemy po prostu zwykły papier i tak przykładamy do twarzy, jakby odciskamy, żeby się robiły takie właśnie stempelki. I polecam to tak mocno przyciskać, żeby taki, był taki klik. To znaczy, że to się jakby odkłada do waszej skóry razem z nadmiarem produktu. Teraz już takim czystszym listkiem sobie po prostu tak stempluję po całej twarzy. No i mamy efekt gotowy. Ja sobie jeszcze będę je dorabiać, dlatego że no, za pierwszym razem, to już drugi raz mam, także za pierwszym razem mi one tak nie wyszły, jakbym chciała. Tylko sobie dorabiam w niektórych miejscach, ale już tylko tutaj na policzkach i na nosie. Wiadomo, że one się dopiero zrobiły, więc są troszkę takie pomarańczowe, aczkolwiek no wiadomo, że później będą brązowe. W końcu to jest samoopalacz i on robi z bladego ciała brązowe. Ja mam na przykład dość bladą skórę na nosie chociażby, dlatego no wiadomo, że na początku to będzie wyglądało jak pomarańczowe, no większość samoopalaczy jest pomarańczowa na początku, więc ja chcę tutaj rozwiać wątpliwości, bo jak za pierwszym razem robiłam, to właśnie dużo ludzi mówiło, że są zbyt pomarańczowe. Coś to te pieki też zostawiam tak już tak na 10 minut i będę zaraz sobie właśnie takie stemplować tą chusteczką. Dobra, więc łysy wyglądają w ten sposób. Ciężko mi jest powiedzieć, czy cokolwiek się zafarbowało, zaraz zobaczymy. Bo będę je teraz zmywała. Wyciągnęłam już włosy, ale na razie nie widzę jakichś super efektów, może w niektórych miejscach, ale najpierw się wysuszę i później zobaczymy. Dobra, słuchajcie, wysuszyłam włosy, jak widać efekt jest i to dość mocny, w sensie większy niż się spodziewałam, że będzie, bo włosy naprawdę są takie różowo-czerwone, nie wszędzie. Teraz trochę żałuję, że nie kupiłam dwóch sasietek, ale już trudno, jest efekt, jest. Teraz szybko robię makijaż, dlatego że moja siostra zaraz przyjdzie i wiecie, chcę nagrać jej reakcję na mój makijaż i strój, także idę robić makijaż. Dobra, tak się prezentuje mój makijaż. Tutaj możecie trochę lepiej zobaczyć, jak wyglądają te włosy, chociaż kamera i tak nie oddaje. Później wam pokażę jeszcze na tylnej kamerce oczywiście, ale tak wygląda makijaż razem z pigami. Myślę, że spoko. Jedynie mi się nie podoba kolor pomadki, ją jeszcze zmienię. Teraz będę już szybko ubierać, dlatego że zaraz przychodzi moja siostra i się spieszę. Później jeszcze idę dobrać mojego chłopaka ze szkoły, także spieszymy się. Ale jak na razie nawet mi się podoba, ale na koniec odcinka wam powiem moją całą opinię o całej mojej metamorfozie. Dobra, teraz do drania outfitu. Sorry, jak słyszycie minę maftę. W każdym razie muszę się trzymać, bo mam zgubiłam pasek od szafroka, ale już wam pokazuję, co sobie dobrałam do mojego outfitu. Okej, więc pierwsza rzecz. O, tutaj jakby coś to widzicie, te włosy są inne, moim zdaniem przynajmniej. W każdym razie, no tutaj mamy takie spodnie. One są z Stradivariusa, takie takie, o, takie spadochronowe. One mi mega pasują. Dobra, jako że jest dzisiaj gorąco, to zakładam sobie taki topik z House'a. Tak to na razie wygląda, jeszcze tego coś sobie zakładam na jakby tutaj, żeby nie było za zimno, bo mi jest zawsze zimno.
Dobra, więc dobrałam sobie taką kamizelkę. Ona wysoko mnie złupa, więc nie wiem skąd jest, ale tak to wygląda. Wiem, że ogólnie jest teraz lato, wiosna, jest ciepło, ale nie jest zawsze zimno. Poza tym zawsze one mogę ją zdjąć, będzie mi za gorąco. No i do tego oczywiście jakieś dodatki. Ogólnie pasują mi srebrne, ale tutaj mam te... tutaj mam takie brudne złoto, w sensie ten suwak na przykład. W tym razie jakieś dodatki i pasują mi srebrne, ale właśnie no to jest złote, więc kurczę nie wiem. Zaraz się zastanowię. Dobra, uznałam, że pójdę w to złoto i sobie zakładam taki naszyjnik złoty. Zresztą on jest z Bershki, ale ja kupowałam już mega dawno temu, także raczej go już nie złapiecie. O! I do tego założę sobie taki pierścionek, który dostałam od babci, też jest złoty. Wiem, że to mam srebrne, ale to są znaczące dla mnie pierścionki, ja ich nigdy nie zdejmuję. Sobie założę ten od babci, jakby... Myślę, że i tak ten stereotyp, że nie można łączyć złota ze srebrem, jest głupi. Jakby, jakie to ma znaczenie. I takie złote kolczyki, to bym miałam pokazać, takie o. Takie zwykłe, nie mam pojęcia skąd one są, bo je dostałam. Nie wiem teraz, czy zmieniać kolor tej pomadki, ale chyba zmienię sobie na taki bardziej nudziakowy, bo... jakoś mi się to będzie bardziej podobało. Bo cały czas w tej kamerze nie widać tych włosów. Nie mam pojęcia, jak wam pokazać, że one są czerwone, bo jak patrzę sobie w lustrze, to mega to widać. W ogóle taki fun fact, nienawidzę wkładać kolczyków, nienawidzę po prostu. A i w ogóle też, jeśli wam się podoba coś z mojej garderoby, w sensie jeśli wam się podoba, jak się ubieram, jaki mam styl, to niedługo robię wyprzedaż szafy na Vinted. Ja raczej już jest, jak widzicie ten odcinek. Także będziecie mieć tutaj nazwę mojego Vinted. Sprzedaję przeróżne jakby style ubrań, w sensie no od eleganckich do jakichś mega luźnych. Także zapraszam, będzie tanio. Dobra, sama wiem, że się teraz pokazuję w naturalnym świetle. Przepraszam za ten bajs, nie patrzcie na to. Tutaj dużo widać, że jest czerwone, dlatego że to się jeszcze nie zmyło, ale... ja bym miała i tak czapkę jak coś, więc... no ale widać trochę tą syrenkę. No słuchajcie, ja dosłownie za chwilę muszę wychodzić, dlatego idę szybko nagrać reakcję mojej siostry i zaraz jadę po mojego chłopaka, jego reakcję też oczywiście nagram, bo czemu by nie. Także no, w sumie widzę zmianę dużą. Jeszcze w sumie zastanawiam się założyć czapkę, letnią tą, bo ona po prostu mega pasuje do tego outfitu. Ona jest teraz założona. Ale boję się, że przez to nie będzie jakby widać, w sensie wiecie, jak będę jechać po chłopaka. Nie będzie widać efektu, więc chyba jednak sobie ją odpuszczę i lepiej będzie już jechać. Lepiej już będzie jechać tak. Dobra, więc idę teraz nagrać reakcję mojej siostry, bo ona chyba wróciła. Więc czekajcie, bo ja się stresuję. Więc ogólnie reakcja mojej siostry, chwila, ja ci powiem kiedy masz otworzyć. Otwieraj. Wow, zupełnie nic. Lila, no jak zupełnie nic? Moja siostra nie widzi różnicy. No Lila, no. Ale zobacz jak tutaj jest. No patrz, tu jest dosłownie czerwone. Dobra, więc po dłuższych przemyśleniach Lila ocenia teraz, bo każdy będzie oceniał od 0 do 10 jak bardzo im się podoba. No. 9. Dziękujemy. Potem macie jeszcze efekt na dworze w naturalnym świetle. Nie wiem jak wam to pokazać. Akcja moich rodziców. Niestety będę musiała nagrać późnym wieczorem, dlatego że ja późno wrócę od mojego chłopaka. Niestety późno wieczorem nagram reakcję, więc makijaż już nie będzie aż tak dobrze wyglądał. Ale nie wyżej pokażę im się z makijażem, także... no. Teraz idę pod szkołę mojego chłopaka nagrać jego reakcję. Się trochę stresuję, dlatego że boję się, że ktoś się tam zesra, że w sensie jakaś osoba, tam będzie dużo osób, czy ktoś się zesra, że nie chce iść na odcinku. W sumie stresuję, ale w sumie jego reakcja też mnie stresuje. W sensie nie ma jakiejś super zmiany, ale boję się. O kurde. Jest duża zmiana? U góry bardziej niż u dołu. No matku, u dołu żadnej zmiany faktycznie nie było. Ej nie, no ładnie ci. Ładnie ci tak. Nie wyglądasz szczerze. Nie, ładnie ci tak naprawdę. Ale ja miałam się cała zmienić, jest zmiana. No wyglądasz inaczej, no.
Ale ładnie ci. Dobra, teraz ocena od 0 do 10. Nie, no dobra, dziesiona, kurde, człowieku. Dzięki. Grzmą reakcję mi mamy. No i jak? Od 0 do 10 jak oceniasz? No, aha, no. Mhm. Raz chociaż wróciłam do domu, będę kończyła tego vloga, dlatego że już jestem bardzo zmęczona i no. Ja ogólnie swoją metamorfozę oceniam na 8 na 10, ponieważ w miarę mi się podoba. Nie jest jakoś może super, ale uważam, że jest jakaś zmiana, podoba mi się ona. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić lajka i subskrypcję i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Pa!